Westerplatte. Półwysep u wejścia do portu gdańskiego. Polska składnica amunicyjna na terenie wolnego miasta Gdańska, zbudowana na mocy postanowienia Rady Ligi Narodów. Jej załogę stanowił oddział wartowniczy w sile jednej kompanii piechoty i grupa pracowników cywilnych. Razem 182 ludzi. Jedyna straż polska u ujścia Wisły. 5 wartowni, 1 działo polowe, 2 działka przeciwpancerne, 4 moździerze. Westerplatte stało się pierwszą zaporą na drodze zaborczego pochodu Hitlera przez Europę. Tu padły pierwsze strzały II wojny światowej. Cześć! Brawie! Broń! Prezentuj! Broń! Dobro! Patrz! Panie pułkowniku, Rąży Gryszman meduje posłusznie załogę składnicy gotowa do przeglądu. Dziękuję. Czołem, chłopcy! Czołem, panie wójt! Proszę dać spocząć. Grypa? Zaziębiłem się, cholera. To przy budowie umocnień, panie pułkowniku. Noce teraz chłodne, pan porucznik Tyra razem z ludźmi spocił się. Kielicha i pod kołdrę. O, właśnie. Najlepszy sposób. Co do kawy? Likier? Koniak? Koniak. Jakoś ugrząs ten Szlezwik. Nie słyszałeś, kiedy odejdzie? Twierdzą, że mają jakąś awarię. To oczywiście pretekst. A co z moim stołem chirurgicznym? Bez zmian. Trzymają dalej na cle. Interwencje nie skutkują. Wszystko to razem wygląda bardzo podejrzanie. W marcu wyglądało tak samo groźnie, a jednak rozeszło się po kościach. W marcu była inna sytuacja. Teraz stoimy przed ultimatum. Korytarz, Gdańsk, Poznań, Górny Śląsk. Jak już to może być kompromis? A, Hitler lubi blefować. Ale to nie z nami. Musimy jednak zdawać sobie sprawę z naszego położenia. Sądzę, że jeśli przyjdzie co do czego, potrafimy w każdym razie wytrzymać te 12 godzin. Jak trzeba będzie, to i dłużej. 6-godzinny opór przewidziany był na wypadek lokalnego puczu. Teraz trzeba liczyć się z generalnym konfliktem. Czy oni tam w dowództwie zdają sobie sprawę z naszych możliwości? Przecież sam ten pancernik to siła ognia Dywizjonu Artylerii Ciężkiej. A co my mamy? Jedną polówkę. Nie zostawią was samych. No. Panowie. Pójdę rozprowadzić zmianę. Panie majorze. Dobrze. Ze wszystkimi jestem po imieniu. Tylko jeszcze z tobą. Nie, mały. Tak jest, panie pułkowniku. Podobno masz na utrzymaniu matkę. Tak. Podaj mi jej adres. Myśli pan, myślisz, że... Exchange Telegraph has heard from official sources that the British government has...
pierwszy znak, gdy serce drgnie, ledwo drgnie, a już się wie. Słuchaj, stary, powiedz mi, kto stał na bramce z Węgrami? Krzyk. Proszę. Ty puknij się, krzyk. No krzyk z brygady częstochowskiej. No, myślisz, baranie? Pou! No marzy, tak mnie trafisz. Panowie, pamiętacie, jak z Kłajpedą było? Kontrtorpedowce na redzie. Manewry w mieście. Zdawało się, że już. I co? Gówno. Zobaczyli, że się nie boimy, dali spokój. A widzieliście Sobocińskiego? Dawniej zawsze pożartował po przeglądzie, pogadał, a dziś czołem, chłopcy, i tyle. Na mnie już czas, panowie. Przenocuj lepiej u nas. Hitler lubi nieparzyste dni. Diabli wiedzą, co może być. Pewnie. Żaden pociąg i tak nie pójdzie. Basen pusty. Każdy ma swoje miejsce. Dobranoc. Cześć. Cześć. Cześć, Starenia. Tak. Siadaj. Wszystkie wartownie w porządku. Schleswiga przeholowali za zakręt. Port jak wymieciony. Może jeszcze nie dziś. Muszę ci się przyznać, że podczas wizyty pułkownika było mi jakoś nieswoja. Teraz już jestem spokojny. O czym myślisz? Że za gęsty las przed promem warto by jeszcze wytrzebić. Bardzo lichy ostrzał na bramę kolejową. Jest przecież Szamleski i placówka fortu. W razie czego nie utrzymają się długo. Niemcy nie ograniczą się do uderzenia od lądu, a od strony morza placówki za bardzo rozciągnięte. Właściwie pozostaje wewnętrzny pierścień wartowni, ale wtedy mamy ich już na karku pod oknami koszar. Nie przeniesiemy tego cholernego półwyspu na środek morza. Niestety. Jakby co, to jestem pod ręką. Dobra. Przystań. Panie majorze, zdaje się, że Niemcy ewakuują nowy port. Tak jest, obserwuję, będę meldować. Podobno wysokie osobistości Reichswehry interweniowały w kolach podołów strategicznych, zwracając uwagę na złą atmosferę. Szamlewski. Nie boi się pan tak sam tu siedzieć po nocy, panie Najsarek? Co się mam bać? Jak co? Wojna będzie. Tam gadanie. Właśnie słucham Warszawy. Mówią, że odprężenie nastało. Rokować będą. No dobranoc, panie Najsarek. Dobranoc. Dekretem prezydenta Czech, tym Orab, rozwiązany został Związek Narodowy Legionarzy Czeskich. Majątek organizacji został skonfiskowany przez Gestapo.
Podałeś się na przepustkę do Gdyni w niedzielę? Szef mnie nie puści. Podpadłem z Kubanemu na przeglądzie broni. Szkoda, bracie. Poznałem dziewuchę. Taka nieduża. Czarnulka. Mówiła, że przyprowadzi z sobą koleżankę. Cisza. Nawet nie wiecie, jak o was mam. Patrzcie, co wykombinowałem. O! Cioś! O tym wiecie tylko wy i ja. Racja wojenna. Nie będzie wojny? Nie będzie kielicha. No to lupa, nie plutonowy, walimy! Ty, tylko jesz tej rury. O! A jak tam, Gryczman? Wszystko w porządku? Tak jest, panie majorze. Obszedłem placówki. Zięba meldował, że po tamtej stronie patroluje wojsko. Panie kapralu, strzał z broni krótkiej w kierunku bramy kolejowej. Nie ruszaj. Kto strzelał? W lesie, z karabinu. Barański mówi, że z rewolweru. Może i z rewolweru. Echo na morzu odbija. Jedynka. Też słyszeli strzał. Twierdzą, że znad kanału. Dobra, dziękuję. Piątka. Tak, słyszę. Przy bramie kolejowej? Karabin czy pistolet? Każdy co innego. Chorąży Gryszman wysłał CKM na wysunięte stanowisko. Dwójka. Chwileczkę. Kapral Grudziński chce mówić z panem majorem. Tak. O strzale już wiem. Meldowały inne wartownie. Co, działko? Jaka formacja? Jaki kolor mundurów? Zielone. Tak, rezerwa policji, dobrze. Jakby co nowego, proszę zaraz meldować. Przełącz się na ogólny. Mówi dowódca. Wzmocnić obserwacje na wszystkich posterunkach. Natychmiast meldować o zauważonych zmianach. Nie dać się sprowokować. No co, ta noc nam się jeszcze upiekła. Tak, zbierajcie ludzi. Tak jest, panie poruczniku. Panie chorąży, dzwonił łopatnik, żeby zwijać placówkę. Powiedz mu, że będziemy jeszcze kończyć zapory. Ale kiedy... Powiedz mu, że ja sam wiem, kiedy mam wracać. Ale mówi, że to pan major kazał. Składać narzędzia. Fajran. Baran.
Obejdź na jeszcze posterunki. Dobra. Muszę przecież zarządzić alarm załogi! Spokojnie, spokojnie. To nic. To wojna. Niech Krawowski wytacza dział. Tak jest. Co? Co, panowie? Co to jest, co? Na stanowisko! Panie plutonowy! Nie utrzymam się, hełmu nie mam. Masz! Władek, tam gdzie byłeś. Tak jest. Dominiak, na lewe skrzydło. Zajmiecie stanowiska, jak ucichnie ogień. Strzelać na mój rozkaz. Tak jest. Co jest? Czego się trzęsiesz? No co? Po to tu jesteś, żebyś się bił. Morska. W górnym oknie CKM. Cel widzę! Granat starożeliwny. Zapalnik z krótką zwłoką. Celownik 400. Celownik 400! Ognia! Rozmawiałem właśnie z kapitanem Dąbrowskim. Szwaby dostały łupnia. Przed promem leży ich cała kupa. No chłopaki, jeszcze parę godzin. Uwaga! Thank you.
Panie poruczniku, oręże Chrystusa. Trzymajcie się. Wartownia Szucho. Zlikwidować wiązkami granatów. Dobra. Odprowadzić go, jak trochę ucichnie. Kowalczyk! Weź dwóch ochotników, zlikwiduj tego sukinsyna za murem. Tak jest. Puszczaj ich bliżej! Chłopaki, pomoc idzie, Anglicy! Anglicy! No? Wszystkich moździerzy na przedpole promu. Celownik 640. Celownik 640. Cztery szybkim ognia! Tak jest, panie mężu. Tu pająk. Natarcie odparte. Thank you.
Znów dostał. Jak go nieść? Zostawcie mnie. Może mi się nie utrzymać. Trzeba przygotować wycofanie na jedynkę. Panie... Odwrót. Trzymaj się tak długo, jak się da, a potem pryskaj na jedynkę. Tak jest! Tu prom! Tu porucznik Pająk! Panie majorze, przygotowuję placu! Ryszman! Obejmiesz dowództwo. Richmond. Oszczędzę ludzi. Prędzej! Ranny, panie chorąży? Niemcy! Niemcy! Niemcy za nami! Prędzej do cholery! Jazda! Szybciej! Szybciej! Trzeba operować. Ale czym? Panie Szwedowski, gotuj pan wodę. Może poczekać. Może obiecany desant z Gdyni wyląduje jednak. Wtedy byłaby szansa na odesłanie rannych do szpitala.
Nie bój się. Nie bój się, będziesz żyć. Nie bój się, nie bój się. Kraków. Panie majorze, sierżant Gawlicki melduje się na rozkaz. Jak na elektrowni? W porządku, panie majorze. Mieliśmy ogień z morza, ale niecelny. Mam dla was zadanie. Trzeba rozkręcić tor przed piątką. Weźcie sobie do pomocy kogoś z koszar. Może lepiej wysadzić. A miny macie? Nie. Proszę wykonać. Rozkaz, panie majorze. Sucharski. Co, łodzie? Dobrze, każę rozpoznać. Dwójka? Rozpoznajcie patrole mur wzdłuż kanału, aż do przystani. Podobno pokazały się jakieś łodzie na kanale. Meldujcie. Może na przystani dostali jaki prowiant. Zapytajcie, mogliby coś dać. Tak jest. Uważajcie. Będą do basenu. Strzelać? Poczekaj. Dolecimy. Teraz będę spokojny. Cały czas się bałem, że mi pancerkę zasuną. Zardzewiałe świństwo. Najgorsze to pokrzywych, cholera. Czekaj, mam coś na to. Lekarstwo na wszystko. I spać będziesz potem? Choćby na stojąco. Masz, masz. No. Uwaga, uwaga. Nadchodzi. Koma
47. Ło, ta, 23. Po, ra, 18. Uwaga, uwaga, nadchodzi. Ba, ro, 23. Panie Mat. Panie Mat. Amunicję przynieśli. To wszystko? Jeszcze konserwy. Jedna na trzech. Amunicji mało. Trzech ludzi mi tutaj przybyło. Do RKM-u nic nie przysłali. Co ogniomistrz dał, to my przynieśli. Ja parę magazynków mam do tej maszynki. To wszystko mało. Powiedzcie Piotrowskiemu, że jak puszczę skopów, to przez niego. Dlaczego artyleria z Helu nie dała nam wsparcia? Za daleko. Ale samoloty mogli przysłać. Chyba dzisiaj doczekamy się jakiejś pomocy. Idą. Uważaj, uważaj do cholery! Sadowski, jazda na piątkę! Ranili cię? Spokojnie, chłopie, spokojnie. Zwalił się na mnie martwy. Kto? To jego krew. Któryś z nowych upadł na mnie. Ale uspokój się, no. Spokojnie, spokojnie, chłopie. Piszba wolę. Skąd to? Hel. I bateria z oksyja. Działanie odciążające. Fatalny odbiór. Tylko szczępy komunikatu z Warszawy. Westerplatte broni się nadal i naczelny wódz pozdrawia załogę. Dziwię się. Powinien nas wszystkich był szlak trafić. Wiesz co, zdrzemnij się, póki spokój. Dwie noce nie spałeś. Niech pan przekaże wartowniom, że
Naczelny wódz pozdrawia załogę. No idźże spać. Eryś! 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 No, Erysiu. No sikaj, Erysiu, sikaj. No, sikaj. Wystraszony, nie może. Poganiaj go, aniołek, niech se polata, no. O. A, łapaj! Nasz był Niemiec. Przyleciał zobaczyć, czy żyjemy. Pokaż. Pokaż, no. Gryfny. Kosiłem już z niego szkopów. Chodź, dostajesz za to kielika. Dziwne jakieś. Może Anglicy? Wszyscy na dół! Co z wartowniami? Kable zerwane. Szyfry. Szyfry! Komin zwalony, panie majorze! Na podłodze!
Magdziarz! Piotrka rozwalona! Wszyscy zabici! Wszyscy... Możesz chodzić? Idź do kosza, zamelduję wszystkim majorowi. Powiedz, niech mi przyślą stolarza! Odlecieli. Zaraz ruszy natarcie. Będziemy się bronić w koszarach. Czym? Tam ktoś jest! Edek! Edek, to ja! To my, swoi! Zrobiłem panu majorowi herbatę. No. Szwedowski zagotował trochę wody. Żona będzie miała z was pociechę, aniołek. Nie, panie majorze. No co, macie narzeczoną? Nie, taką regularną to nie. U ojca półtora morga piochu to tak na mnie nie lecą. Pan major wie, jak to na wsi. A, wiem, wiem. Jest jedna taka, co by mi podchodziła. No? Ja ją dostanę. Jak się dorobię. Zgadałem się z jednym takim, co był na ćwiczeniach w naszym pułku w Kielcach. On ma w mieście fryzjernię. Będę u niego za czeladnika, na pewno na swoje wyjdę. Mnie się miastowe życie podoba. Jak tylko Niemców przepędzimy, ja do miasta pójdę. Myślisz, że przegonimy Niemców? Jakże by nie. Panie majorze, przecie prawda jest po naszej stronie. Wykombinujcie dla pana kapitana herbatę. Tak jest. Dziurę na piątce zatkałem CKM-em. Posłałem barana z 5 ludźmi. Dziwne, że jeszcze nie atakują. Gdyby uderzyli zaraz po nalocie, już by nas mieli. Ja też tego nie rozumiem. Na co czekają? Prawdopodobnie na naszą kapitulację. Ta cisza to jest ich pytanie. Dostaną odpowiedź, jak uderzą. Nieznośny jest ten brak łączności. Mieliśmy się bronić 12 godzin. Co chcesz zrobić? Jestem odpowiedzialny za ludzi. Ludzie giną. Mamy dać przykład, tak? Po 20 latach zapewnij, że już nigdy mamy rezygnować w 2 dni? My, oficerowie. Bo żołnierzom to nawet do głowy nie przyjdzie. Oni gotowi są zginąć do ostatniego, zwykli chłopi. Ja też jestem zwykły chłop. Chodzi o skuteczność działania. Nie znamy sytuacji na froncie. Gdybym wiedział, że nasz opór ma jakiekolwiek znaczenie... Dwójka. Zarządź pogotowie telefonistów. Trzeba odbudować łączność z wartowniami. To dwójka!
Macają, panie kapitanie, ale na razie ogień przenosi. Dziękuję bardzo. Kawa się przyda. Tak jest. Wytrzymamy bez zmian. Romleo! Romleo nas! Narożnik Romleo! Sam narożnik Romleo! Halo! Romleo! Hal! Zaraz przyniosą kawę. Ostrożnie, pan. Nalewasz, chłopaki, szybko. Co, śpieszysz się? Pewnie, że się spieszę. Co, tylko wy jesteście? Innym też muszę zanieść. Pij. Pewnie ci teraz dadzą... dadzą nowy mundur. Jodyna, piramidon, aspiryna, trochę środków nasennych. Wszystko, co mam. Leon. Gangrena. Tu, co mu jest? Ściana go przygniotła. Co chcesz, synu? Prosi o karabin. Daj. Proszę, pan się prześpi, panie chorąży. Dzwonią. Niedziela. Dzwonią do kościoła. Mamy nieogoleni. Coś krzyczą. Może Hitler przyjechał do Gdańska. Spokój! Thank you.
Panie majorze! Panie majorze! Anglia i Francja wypowiedziały wojnę! Chodźmy! Wobec wielokrotnej przewagi nieprzyjaciela, wspartego bardzo liczną bronią pancerną, artylerią ciężką oraz lotnictwem, wojska nasze zmuszone są do ustępowania ze Śląska. Westerplatte broni się nadal. Wódz naczelny pozdrawia bohaterską załogę. Co się tu dzieje? Dlaczego nie strzelacie, co? 3 dni pod ogniem, bez spania, bez wody. Należy się zmiana. Nie ma ludzi do zmiany. Jest ich dość w koszara. I no nie chce się żadnemu ryzykować. Wracać na miejsca! Chodź. Jazda! Czekam na zdanie panów. Ja rozumiem intencje pana majora. Bywają sytuacje, kiedy przedłużanie oporu jest bezcelowe. Ale czy my właśnie jesteśmy w takiej sytuacji? Czy nie przeżywamy tylko kryzysu, po którym wszystko się odwróci? Dzisiaj Francja i Anglia przystąpiły do wojny. Mnie trudno mówić. Moje zadanie, nadzór nad urządzeniami technicznymi po zniszczeniu elektrowni, to fikcja. Może by lepiej ktoś z pierwszej linii, z wartowni albo z placówek. Ja tylko uważam, że za wcześnie na rezygnację. My tu radzimy, czy kapitulować, czy nie. A na wartowniach ludzie martwią się tylko o to, czy im wystarczy amunicji. Proszę panów, amunicję jeszcze mamy. Chodzi o sytuację. Otywie się broni, Hel się broni. Wiążemy znaczne siły łącznie z Szlezwigiem. Tu nie ma co filozofować. Nawet chłopska kalkulacja wystarczy. No, słucham. Uważam, że dalsza obrona ma pełne uzasadnienie. Zgadzam się z porucznikiem Grodeckim i kapitanem Dąbrowskim, ale muszę zabrać głos jako lekarz odpowiedzialny za życie rannych. Jeśli postanowimy walczyć dalej, nie potrafię ocalić tych ludzi. Nikt nie chce umierać, ale kiedy już do tego przyszło? Niech pan powtórzy treść ostatniego komunikatu. Walki na przedpolach Krakowa. Od północy dywizje pancerne zbliżają się do Warszawy. Wybrzeże odcięte. Zrobiliśmy, co było możliwe. Widzę, że większość z was ocenia sytuację mniej czarno niż ja. Obyście mieli rację. Dziękuję panu. Nigdy by nam tego nie wybaczyli. Co ty tu robisz? Panie majorze! Kto ci pozwolił opuścić stanowisko? Panie majorze, ja wiem, że ze zmianami jest ciężko. Ale moi ludzie są zmęczeni. Wyczerpani nerwowo. Ja... Kilku chciało samowolnie wracać do koszar. Widzisz, jak tu jest. W kabinie bojowej stan poniżej minimum. Żadna wartownia nie dostała zmian. Wiem. Słyszysz? Wracaj. Na razie nic dla ciebie nie mogę zrobić. Panie poruczniku, mamy rannego. To wyście chcieli iść do koszar.
Zabierzcie go i możecie z nim zostać. Panie kapitanie, Matt Bartoszak. Matt Bartoszak melduje swoje przybycie. O co chodzi? Ja właściwie do pana majora. No widzicie, że śpi. Powiedzcie mnie albo przyjdźcie później. Kiedy to jest sprawa nocna. No co tam? Jak u was na Keju? W porządku, panie majorze. Ja nie proszę o zmianę, panie majorze. Ja względem sytuacji ogólnej. Słucham. Podobno nie mamy łączności z dowództwem. To ja, panie majorze, mogę popłynąć do Gdyni. Poproszę o pomoc. Dziękuję wam, ale nic z tego. Niemcy patrolują na morzu. Ciemno jest, panie majorze. Dam sobie radę. Nie zgadzam się. Panie kapitanie. Dostał w szyję. Ty. Wracamy. To nie ze strachu, panie plutonowy. To te konserwy. Krzak nie wrócił. Chodź. Zobaczysz Anglików, jak własne ucho. Nie gadaj, nie gadaj. Co ty tam wiesz? Dlaczego bez hełmów? Przenieście CKM na wschodnią stronę. Dwójka ledwo się trzyma, jest możliwość bezpośredniego zagrożenia. Koszar. Tak jest. Dzwonił Gryczman, telefonujesz na ocierająca formacja. To nie policja, tylko Wehrmacht. Dobrze. Macie dosyć granatów? Jest cała skrzynka, panie majorze. Możliwość ataku od strony dwójki.
Weźcie RKM od Łuczyńskiego i zróbcie tu stanowisko. Tak jest, panie majorze. Człowiek jak dziecko. Miało być 12 godzin, a ile tu już? 4 dni, 5? 4. 5 chyba. 4. Wczoraj była niedziela, we dzwony bili. A pomocy jak nie było, tak nie ma. Widać nie mogli. Ale teraz, jak już się Angliki ruszyli, wnet przyjdą. Das deutsche Ostheer brach auf allen Fronten den feindlichen Widerstand und stieß unaufhaltsam vor. Gefangenen und Beutezahlen mehren sich und lassen sich zurzeit noch nicht übersehen. Die 7. polnische Division wurde südostwärts Częstochowa aufgerieben, der Divisionsstab gefangen. Im Süden wurde in scharfem Nachdrängen die Verfolgung auf Krakau fortgesetzt. Überstürzt räumt der Feind das ostoberschlesische Industriegebiet. Oszczędzaj amunicję, synu. Panie majorze, pan kapitan Słaby mówi, że trzeba zabrać rannych w bezpieczne miejsce, może by któryś z panów żołnierzy. Oberschlesische Industriegebiet ist in unserer Hand. Beiderseits wurde eine stark Katowice i Sieradz zajęte. Gabelsowska propaganda. Spróbuj złapać Warszawę. Die bei Kulm und Graudenz. Warszawę. To jest Warszawa.
6000 sztuk naboi do KB na całą kompanię. Amunicja taśmowa w całości wydana na linię. Raportów z użycia wartowni nie dostarczyły. Granaty obronne wszystkie wydane na linię. W magazynie 5 skrzynek granatów zaczepnych, 40 sztuk pocisków do działka przeciwpancernego. Broń krótka, rakietnice. Nie. Dwudziestu dziewięciu rannych, w tym 11 ciężko, dwóch w stanie beznadziejnym, leków żadnych. Wczoraj rozpoznano w akcji baon saperów. Niemcy wprowadzają nowe jednostki. Każdy dzień zmienia stosunek sił na naszą niekorzyść. Na pomoc nie ma już co liczyć. Trzeba zdecydować. Całą odpowiedzialność biorę na siebie. Wszyscy znamy nasze położenie. Ale na całym froncie co dzień podawana jest wiadomość, że Westerplatte broni się nadal. I może to jest najważniejsze. Jeśli się poddamy, Niemcy wymordują nas. Panie poruczniku, ja byłem pod Verdun w armii pruskiej. Niemcy nie robią takich rzeczy. Cia. Pan zna innych Niemców. Ja byłem na Politechnice Gdańskiej. Ja ich znam. Hitlerowców. To nie jest zwykła wojna. Tu nie ma mowy o paktowaniu. Pierwsi stawiliśmy opór, teraz musimy dać przykład do końca. Spokojnie, spokojnie. Mówimy o naszej sytuacji militarnej. Ach! Chodzi o to, jakie mamy szanse. Czołgi? Nie przejdą. Tor zerwany. Celuj środek cysterny. Ognia! Sami musieli się wycofać. Cały ogień poszedł na nich. Zlikwidowali własne natarcie. Westerplatte broni się dalej. Może ta wiadomość gdzieś dotrze. Chociaż, jeżeli łączność wszędzie taka jak z nami... Dąbrowski. Tak. Słyszę. Rygielski prosił o amunicję do CKM-ów. Powiedz mu coś, niech usłyszy twój głos. Sucharski, kazałem Piotrowskiemu taśmować. Przed wieczorem przyślę wam, ile będę mógł. Trzymajcie się. Trzeba postanowić, co z dwójką. Mogą nie wytrzymać. Byłby czas na ewakuację. Jeszcze większe ryzyko. Całe ich zaplecze jest pod obstrzałem. Myślałem, że nocą. A między przystanią i jedynką stworzyć rygiel ogniowy. Nie wierzysz w skuteczność? A ty wierzysz? Wszystko jedno, trzeba coś robić. Brak mi odwagi, żeby powiedzieć dość.
Ronek! Co? Co jest? Powiedz mu coś. Zabroniłem mu zdejmować buty, a on znów cały rozebrany. Ubieraj się. Romole. Słyszysz? Ubieraj się, musisz być gotowy. Gotowy? Na śmierć? To i w gaciach można. Ubieraj się, zakładaj buty. Od tygodnia butów nie zdejmowałem, cholera. Nikt nie zdejmował. Wykańczają dwójkę, panie majorze. Proszę się zająć wywieszeniem białej flagi. Nikogo więcej nie pytam. Proszę wywiesić białą flagę! Nie mamy łączności, panie poruczniku. Idź do koszar, zamelduj majorowi, że przy odpieraniu natarcia strat nie było. Panie plutonowy! Panie plutonowy! Idę zobaczyć. Rąbną cię. Niemcy. Jest tam kto? Jest tam kto? Poddajemy się! Nie poddaję się!
Co to znaczy? Kto cię przysłał? Rozkaz majora. Panie poruczniku! Pan major kazał to wywiesić. Idź jeszcze raz. Powiedz panu majorowi, że proszę o potwierdzenie rozkazu. Panie majorze, porucznik Kręgielski żąda potwierdzenia rozkazu na piśmie. Powiedz mu, niech nie wydziwia. Nie ma czasu na formalności. Panie poruczniku, co robić z bronią? Róbcie, co chcecie. Nie było rozkazu niszczyć, nie będziemy niszczyć. Panie majorze, Chorąży Gryszman melduje posłusznie opuszczenie na rozkaz wartowni numer 1. Zrób zbiórkę załogi. Koledzy, powziąłem tę ciężką decyzję w przekonaniu, że dalszy opór jest beznadziejny i że nie mam prawa dłużej narażać waszego zdrowia i życia. Wasze życie przyda się jeszcze Polsce. Wypełniliście swój żołnierski obowiązek z honorem. Dziękuję wam. Komendę zdaję w ręce kapitana Dąbrowskiego. Pójdziesz z nami.
zdobyć! Uczy własną matkę, he? Herr Oberleutnant, wir sind Unterhändler. Ihre Soldaten haben uns Mäntel und persönliche Sachen abgenommen. Die Sachen sofort zurückgeben. Das ist Herr Major Sucharski, Kommandant der Westerplatte. Oberstleutnant Henke. Ich gratuliere Ihnen, Herr Major. Darf ich wissen, was Sie zu dieser Kapitulation veranlasst hat? Waren es vielleicht die Folgen unseres letzten Vorstoßes? Pyta, co nas zmusiło do kapitulacji. Czy może ich ostatnie natarcie? Nie. Ostatnie natarcie zostało odparte. Nein, der letzte Vorstoß wurde abgewiesen. Erlauben Sie bitte, dass wir jetzt Ihre Festung besuchen. Da kommen die Banditen! Lohnte es so lange zu kämpfen, Herr Major? Pyta, czy warto było tak długo się bronić?